po tym wybuchu, co się stało z tym karabinem? Jestem sprzeczny. Ojej. Jak zdrowie, panie Pipman? Jak zdrowie? No. Jak za moje na zdrowie? Pokaż pan język. Co pan się przyczepił do mnie? Co to? Wystawa jakaś? Oj. Otwórz pan gardło, wystaw pan zęby, no. Co to ja jestem w zachęcie, czy co? Zaraz, zrobimy coś innego. Niech pan się ustawi profilem. No. O, tak, dobrze. Pan ma z profilu wybitną cicatrix. Co to jest? Cicatrix to po polsku znaczy blizna, zaś po staropolsku szrama. I ja mam staropolską szramę? Tak. Jak patrzę z profilu na tę pańską staropolską szramę, to z zazdrości przez całe ciało przychodzi mnie anzerina cutis. Jakaś greczynka? Nie, po prostu gęsia skórka. Panie szanowny, ja wolę gęsi pipek. Kto by nie wolał? Oj, wie pan, kto wrócił? Skąd? Z zagranicy czy z więzienia? Grypa wróciła. Ale co pan mi, panie doktorze, opowiada o tej grypie? Ogromnie zaleca się uważać na łańcuszkowce. Na pieski? Nie, no skądże znowu. Łańcuszkowce to są takie zarazkowate bakterie. O. I wystarczy taki koń. Niech on machnie na pana ogonem. Bakteria hop tu na pana i tak się zaczyna. A uzgierasz na mnie? A dlaczego nie na pana? Ale jeszcze bardziej należy wystrzegać się gronkowców. Kogo? Rodzina gronkowców. Cała rodzina? Co pan mnie powie? A jak się uchronić przed nimi? Tinktura chinoidini. Ona też przeciwko? Nie. Panie Pipman, ona właśnie pana obroni. Dziękuję bardzo, że ktoś stał w mojej obronie. Im dłużej na pana patrzę, tym bardziej dochodzę do wniosku, pan ma złą artykulację. Ja nie jem kolacji. Nie o to idzie. Mówię, że ma pan zły zgryz. Ja mam jeden zgryz? Zgryz? O, z zębami u pana źle. Tak? A weksle? A żona? To nie zgryz? Z drugiej strony to trzeba przyznać, że pan jest Crispus. Czego ja jestem? Nie, spokojnie, nie. Crispus, kędzierzawy. Tylko, że widzi pan, tego rodzaju Crispus może spowodować pewne komplikacje. No. Może spowodować pewne komplikacje. Jakie? O, proszę, singultus. Dziękuję bardzo. Za co pan mi dziękuję? Powiedziałem singultus, czyli czkawka. A ja myślałem, że to po medycyjsku na zdrowie. Tylko, że widzi pan, boję się jednego. Po singultus często przychodzi absorpcja przez białko i może pan mieć zatkany kakalikulus. Co pan powie? Ja mogę mieć zatkany ten kakalikulus. Kakalikulus, czyli przewodnik pokarmowy. Ale spokojnie, wtedy już panu pomoże ubezpieczenie społeczne. Tak. Coś nowego? Coś nowego, proszę pana. Ja teraz plombuję zęby w ubezpieczalni. Tak. I tam przeczytałem najnowszą ustawę o ubezpieczeniach społecznych. Jest ustawa o zdrowiu? Jest, proszę pana, teraz dopiero będzie dobrze. Tak? Naprawdę, proszę pana, widzi pan, za zęby to ja musiałem dopłacać. Tak. Ale inne choroby ma pan zupełnie za darmo. Za darmo? Tak. Pan przeczyta. Już panu ustawę. Czytam, co ma, proszę pan, proszę. Nie pobiera się opłaty za krztusiec, tak? Za cholerę. Nie? No proszę. Nie. Tak, to może pan to mieć za darmo. To może mieć za darmo? Tak jest, to za darmo. Cudowna historia, panie. Chcesz pan różę? Może być róża. Ładna jaka. Choroba róża. Nie. Proszę. Dalej, może pan gratis franco bez opakowania mieć a la carte. Tężec,
twardziel, chorobę tęgorejcową. No proszę. No, to tak jest. To jest ubezpieczenie społeczne. Słuchaj pan dalej. No. Za darmo masz pan tyfus, paratyfus. Parami? Tak, parami, proszę pana. O, dalej. O, nie pobiera się opłat za zrazikowe zapalenie płuc. Tak, ale jeżeli te zrazikowe zapalenie... Jeżeli... Panie Pipman, dają panu w restauracji kartę z menu. Też pan wszystko rozumie? Dają zrazikowe, bierz pan zrazikowe, bo to za darmo, no. Rozumiem. O. Ma pan dalej. Nie pobiera się opłat za ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Tak, a jeżeli ten wyrostek na ostro się zapali... To jest dopłata wtedy. Dopłata. Ale nie pobiera się opłaty za śpiączkę cukrzycową. Niemożliwe! No. Człowiek śpi, co jest spokojnie z cukrem. Tak jest. Za darmo, luksusowa choroba ze spaniem, z cukrem, całym utrzymaniem. O, nie pobiera się również opłat za obce ciało w oku i w uchu. A jeżeli to będzie obce ciało i tego, to... No to nie pobiera się opłat, nie pobiera, ma pan za darmo to wszystko. Darmo. Proszę bardzo, o, cholera za darmo, róża za darmo, wścieklizna za darmo. Moi kochani, nowy etap w naszej żyzni. My możemy dzięki ustawom mieć wszystkie choroby za darmo. Tak jest. Pięknie, nie? Żyć, nie umierać.